to był głupi żart, który znajdzie swój finał w sądzie. 35-letni mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i wzywał policję. Twierdził, że został brutalnie zaatakowany i jest poważnie ranny. Prawda była jednak zupełnie inna. Mężczyzna przekonywał, że został zraniony nożem, ma uszkodzoną aortę i za chwilę się wykrwawi. Dyspozytor obsługujący numer alarmowy szybko przekazał informację policji. Funkcjonariusze udali się we wskazane miejsce i powiadomili pogotowie ratunkowe. Ale jak policjanci dotarli na miejsce, a była to kładka znajdująca się nad torami, przez którą po prostu można przejść, mężczyzna na widok patrolu policyjnego zaczął uciekać. Policjanci pobiegli za nim. No, pierwsza ich intencja to było udzielenie temu człowiekowi pomocy, ale szybko zorientowali się, że najprawdopodobniej nie o pomoc tutaj chodzi. Policjanci obezwładnili 35-latka. Wtedy okazało się, że nie ma on żadnych ran i obrażeń, ale za to jest pijany. Oświadczył, że całą sytuację zmyślił i wszystko to było żartem. Okazało się, że nie jest zraniony, nie ma żadnej potrzeby udzielania mu nagłej, szybkiej pomocy. Natomiast jest nieczeźwy i wykazuje skłonności do czynów samobójczych, bo o takich informował policjantów. Na pytanie już po w zasadzie obezwładnieniu tego 35-latka o to, czy jest ranny, czy nie, stanowczo zaprzeczył, stwierdził, że zrobił to dla żartu. Mężczyzna usłyszał zarzut wywołania niepotrzebnych czynności policji i innych służb, co jest zagrożone karą grzywny do 1500 zł. Został również skierowany na badania psychiatryczne.